Hej, witam na kanale To Jego Tnę. Dzisiaj będziemy grać sesję w bardzo gównianą noc. Jest to taka fajna, kryminalna przygoda i od mojej prawej jest z nami Jakub Behalior. Przywitaj się. Dzień dobry. Dalej jest nasz kolega Edi. Siema. I następna jest Monika Uraja. Hej. I last but not least, Sebastian Basti. Cześć. No i zaczniemy, jak już... No to jest, skończyliśmy, to cię zaczniemy. Powiedz nam, kim grasz dzisiaj. Gram oficerem śledczym, slankerem z organizacji Asenowa. Nazywam się Sienli Dubois i wyglądam jak typowy piękniś. Purpurowy płaszcz z obszytym futrem kołnierzem, biały garnitur oraz buty. Złota laska, na której się opieram, oraz kapelusz, również biały. Śledczy obyczajówki, no to kapelusz i futro pasuje. No dobrze. Monika. Ja gram Margo. Mhm. Jestem z najlepszego domu Asenowy, czyli Mazedon, najinteligentniejszy. Również slanker, smukły, wysoki, delikatnie zbudowana osoba, bardzo zwinna, o szarej skórze i włosach pospinanych w granatowe warkoczyki. Mhm. Zawsze ubrana na biało, idealnie na biało, z delikatnymi złotymi dodatkami. Mhm. Kiedyś byłam najzajebistszym pilotem w Galaktyce, no niestety teraz muszę wozić VIP-ów. A, zdegradowali cię. Tak, tak wyszło. Się wypożyczało wahadłowce po godzinach, bez zgody szefa. Oj tam, dwa czy trzy razy. To kto by się spodziewał, bo ja też pracuję dla Asenowy. Nazywam się Eddie Gordo i jestem młodym i ambitnym inżynierem, którego głównym zadaniem jest przygotowanie wszelkiego rodzaju systemów ochrony, ale personalnie uważam, że najlepsza ochrona to gnat w kieszeni, dlatego wolę siedzieć w warsztacie i nie wychylać się w teren. Dlatego praktyczne ubrania są najlepsze. Biała, podciągnięta pod ramiona koszula i piękna fioletowa kamizelka ze złotym zegarkiem w pełni mi wystarczają. Andreas Rosenbaum, dla znajomych znany również jako Kintaro, jest z najlepszego domu Asenowym, z Heraklionu. My w Heraklion gardzimy pozostałymi domami, jesteśmy militarystami i tak wygląda również Andreas. Jest jego strój bardzo taki taktyczny, z elementami oczywiście purpury i złota. To, co go wyróżnia, to bardzo taka zbita struktura jego ciała. Jest bruzerem. No i dodatkowa para rąk. No tak. Dodatkowa para rąk i co z tym idzie, dodatkowa para broni. Dobrze. Kalisto. Nimfa leśna w wierzeniach starożytnej Grecji. Towarzyszka Artemidy, ponoć jedna z najpiękniejszych nimf. I jest to taka trochę ironia, bo Kalisto, jest to też księżyc Jowisza, jest po prostu obrzydliwy. Jest to kawałek brudnej, brązowej skały, pokryty 200 kilometrami lodu. Ale w tej skale w środku jest uran. Tylko nad tym uranem jest oczywiście mroźny ocean i prawie 200 kilometrów lodu. W świecie Void Dancers nie ma terraformacji, więc kolonie kosmiczne robi się pod ziemią. W tym wypadku w grocie lodowej. Dziesiątki kilometrów pod powierzchnią znajduje się Bingzhen. Jest to kolonia chińska, która nazywa się po polsku Lodowe Miasto. Została założona jako kolonia transportowa. Tutaj przeładowywano i tankowano paliwo, gdy przewożono towary z wewnętrznego Układu Słonecznego na zewnętrzny i żeby wylecieć z Układu Słonecznego. Oznacza to, że kolonia przeładunkowa bardzo szybko się rozrasta, no bo marynarze kosmiczni przelatują, muszą odpocząć, przydałoby się trochę rozerwać, więc kapitał ludzki rósł,
Jest to kolonia chińska, więc jakby te ulgi finansowe, przemysłowe były dość duże. Weszło tutaj prawie wszystkie możliwe korporacje, zajęły jakąś swoją dzielnicę. I Bingzhen się rozrosło do takiego naprawdę, naprawdę dużego miasta. No bo ma prawie 3 miliony ludzi, plus turyści. Oczywiście kolonia powstała na zlecenie rządu chińskiego, zbudowała ją korporacja Asenowa. Wy wznosiliście tę kolonię. Kolonia jest na planie ośmiokąta i zajęliście 1/3 dla siebie. I o ile wiecie, reszta to jest turystyczna, robotnicza, przemysłowa kolonia, która jest szara. Ze względu na to, że wszyscy ludzie w świecie Void Dancers mają Life Tool'a. Jest to personalny komputer, który wyświetla wszystko na soczewkach i ludzie cały czas żyją w augmented reality. Oznacza to, że nie ma sensu malować domu, jak można postawić wielką betonową płytę i po prostu wyświetlić na nim kolor lub wzór. No i tak robią prawie wszyscy, oprócz was oczywiście, no bo jak to? Miałoby was nie stać na piękne budynki, więc w tej grocie pod ziemią lodowej mamy miasto. I teraz co by się stało? Jak mamy miasto, wiadomo, że miasto jest ciepłe, ludzie się poruszają, więc sklepienie waszego miasta jest pokryte płytami termoizolacyjnymi, które one zbierają ciepło, z tego ciepła generują jakiś tam prąd, który wraca, czyli mamy trochę zielonej energii. Tylko problem polega na tym, no to jest lód. Wiadomo, że płyty były robione na przetargach, czyli nie wygrywają najlepsze, tylko wygrywają najczęściej wasze, bo są najtańsze, no bo trzeba to wcisnąć rządowi, się daje w łapy, się wygrywa przetargi. No i czasem się psuje i wtedy pada taki, no bo ciepło miasta topi lód i pada deszcz pod ziemią. Więc w mieście są dwa ogromne budynki. W centrali całego miasta jest winda kosmiczna. Oznacza to, że jest to taki budynek, który jest od podstaw miasta aż do sklepienia tej wysokiej na 20 km jaskini. To jest ogromna jaskinia. I to jest po prostu kompleks wind, który wynosi wahadłowce z towarem na powierzchnię, które następnie dolatują do tych statków kosmicznych. No, statek kosmiczny jest tak ogromny, że on nigdy nie ląduje na planetach, chyba że ląduje ostatni raz. Drugi największy budynek jest to Złota Wieża. W każdym mieście, w którym placówkę ma Asenowa, jej centralą jest Złota Wieża. No bo wiecie, te wszystkie inne korporacje, wiecie, te ukrywające się szczury z Ninurty, ci głupi wojskowi z Plazmikoru, czy ci głupi górnicy, nawet wszystkie inne megakorporacje są głupie, oprócz waszych, bo oni są biedni. Oni w ogóle boją się pokazać swoją główną bazę, bo boją się ataków i tak dalej. Czemu wy macie się bać? To jest najpotężniejszy budynek w każdej kolonii, więc on góruje nad całym miastem. Nad całym miastem góruje tak zwana Złota Wieża. Jest to budynek ze szkła i stali, gdzie to szkło, zamiast mieć to lustrzane odbicie, ma złote odbicie. No bo, wiecie, Asenowa jest przecież zbawcą ludzkości. Ktoś musi produkować te wszystkie tanie sprzęty elektroniczne, które kupuje każdy. Więc dzisiaj jest Zhongqingjie. Święto środka jesieni. Jest to święto, jest czwartek, wszyscy mają wolne, jest to 3 dni świąteczne, gdzie jest to stare tradycyjne święto tego, że jest przesilenie jesienne, zbiory się już zakończyły i trzeba to wszystko uczcić. Więc na ulicach, w centrum szczególnie, są parady. Przejdzie jutro wielki papierowy smok. Teraz są takie parady, wiecie, z latawcami, z lampionami. No oczywiście wszystkie kluby są otwarte, jest mega impreza. Wy mieliście mieć wolne, jest godzina 19, święta. I dostajecie wezwanie do centrali. No niestety, główny dyrektor ochrony korporacji w całej tej kolonii, Asenowy, wezwał was na spotkanie. Dostajecie najpierw mail od niego, że macie się do niego stawić, a następnie dostajecie wiadomości od swoich, każdy od swojego przełożonego, że będziecie mieli spotkanie ze Starikiem. Aleksander Starik jest to gość, który jest w tych służbach ochrony w tej kolonii, odkąd się dostał. Nigdy nie było na niego żadnej reprymendy, nigdy nie było z nim żadnych problemów, żadnych jakichś takich dziwnych rzeczy.
tylko że rzadko go kto widzi, więc dostaliście dostęp do windy VIP, żeby pojechać, no to 74 piętro do Starika. Wiecie, Starik to jest gość, który jest też odpowiedzialny za egzekucje majątkowe wewnątrz korporacji, wymierzanie kar, więc nie jest to przyjemna osoba. Poza tym jest godzina 19, święta, a wy musicie jechać do pracy, więc naprawdę musiało się odwalić coś naprawdę strasznego, że was wyzwali święta do pracy. Więc gdy wchodzicie, dojeżdżacie do tej złotej wieży, jest winda VIP. Akurat ją... Powiedzcie mi... Refleks 2... Ile refleks? Trzy. Dobrze, no to... Wy akurat tak weszliście, wy się nie znacie. Weszliście do tego biurowca mniej więcej w tym samym czasie. I wszyscy zauważacie, że cała wasza trójka podchodzi do tej windy. I ten, kto był pierwszy, akurat sobie kliknął i wpisał ten kod na wirtualnej klawiaturze, a w drzwiach właśnie budynku wchodzi ten wielki, napakowany bruzer. On krzyknął, żebyście przytrzymali mu windę, bo nie chce mu się tego kodu wklepywać przecież. I cała wasza ta czwórka stoi w tej windzie VIP. Windy VIP różnią się od waszych wind, że wasze normalne windy dla pracowników są wyłożone srebrem i mają fioletowe dywany. Ten ma złoty dywan i złote ściany i takie duże lustro. Rzeczywiście ta winda jest większa. Nasza to by była winda towarowa, ale wiecie, no, trzeba wozić przekąski tędy też. Więc spotykacie się wszyscy w windzie. Czy ktoś chce coś powiedzieć? Bo tak stoicie wszyscy, każdy widzi, że jest wbite 74 piętro. Spotkacie się. Ja tak się rozglądam wreszcie. Myślałem, że tylko ja dostanę reprymendę. No ale w czwórkę to zawsze większa szansa, że przejdzie bokiem, może. W sumie wiecie, czemu tu jedziemy? Nie. Widać jakaś grubsza sprawa, skoro w święto. No, tak nie z mojego działu nawet. Gówniana noc. Właśnie, no bo święta, tak fajnie by było je spędzić z rodziną, a nie w pracy. Ktoś z was coś przeskrobał? Znaczy, tak dotykam po kolei wszystkich, sprawdzam w bazie danych. Chyba to tak boli całe życie, ja tak nie wiem, co ja chcę. Jakby wy macie też sieć wewnętrzną właśnie i wasza sieć wewnętrzna korporacji ma właśnie social media, wszystko, wy macie wszystko połączone w pracownicze rzeczy, nie? Więc wy się, tak jak teraz nasz Google ma tak, że logujesz się na Google i masz pełno rzeczy, tam się logujesz i masz nawet swój bank. Wszystko, jakby korporacja ma monopol na wszystkie wasze elektroniczne rzeczy. No chyba, że chcecie się zwolnić, to oczywiście możecie za nie płacić. Ale tego nie chcecie. Nie, do wszystkiego mamy dostęp. Świat, w którym RODO nie istnieje. RO-co? RO, no. dobrze. Kontynuujecie tego smalltalka, czy słuchacie jak ten mniejszy od was wszystkich technik? Bo się stoi ten bruzer, który jest szerszy niż wyższy, a ma 90. Dwóch slankerów, którzy górują nad tobą i ty, biedny. Właśnie, ile jest jeszcze oprócz tego miejsca w windzie? Tak. No jak towarowa, normalnie sporo. Towarowa sporo, ale on tak zajął dość dużo. Jakby jego to by się weszło maksymalnie czterech, to jest taka winda na 8 osób. No to tak, jakbyście jechali w 5 osób. Ja tak jeszcze nerwowo wyciągam zegarek. Zobaczy, czy jesteśmy na czas? Przed 19. Chyba jest dobrze. Oryginalne. Złote. O, a skromne. Patrzę, przyglądam się. Kradzione? Nie, nie. Rodzinna pamiątka. Pokolenie długo. No słabo by było, jakbym go zgubił. Jakbyś chciał sprzedać, daj znać. Nie. Powiedział pan policji. Więc gdy winda zatrzymała się na 74 piętrze, otwierają się te złote drzwi. No jest taki trochę szok kulturowy. No bo przed wami są takie wielkie, mahoniowe drzwi. Teraz, gdy żyje się w kosmosie albo w koloniach, które są pod ziemią, hodowanie jakichkolwiek rzeczy organicznych jest bardzo drogie, dlatego ubrania organiczne są drogie, wynosicie syntetyki. Najtańsze jedzenie to jest tak zwana papka proteinowa, trochę droższe jedzenie to papka z robaków, a dopiero klonowane warzywa są najdroższe, no bo klonowane mięso jest łatwiejsze w uprawie. A tutaj są mahoniowe drzwi, no i no widać, że to jest prawdziwy machoń. Jest ten korytarz, wielkie, to nawet nie nazywa się drzwi, to się nazywa portal. I to się rzuca pierwsze w oczy. Marmurowo-biała posadzka i po dwóch stronach złote fontanny z takimi rubasznymi
tandetnymi aniołkami, oczywiście. No, czemu nie? Jak gusto, nie? Tak nieśmiało się rozglądam i dotykam tych machaniowych drzwi. Nigdy nie miałem jeszcze okazji w życiu dotknąć machaniu. Naprawdę. Pierwszy raz w życiu poczułeś rzeczywiście drewno. A jako tank, który doskonale odczuwa zmysłami czucia i potrafi wszystko wyczuć, no, takiej faktury nie miałeś w rękach jeszcze. Fenomenalne. Dobrze. Kto z was chce wejść pierwszy? Tak zapytam. Pani przodem może? Nie, dziękuję. Ja poczekam. Ja zostaję z tyłu. I no rozglądam się jeszcze na tą drzwi, windę. Otwieram szukając jakiejś ochrony. Ewentualnie kogoś, kto by nas miał pokierować. Właśnie nie, to są drzwi. Drzwi. Pan zapuka może? Po prostu patrzę na zegarek. 19. Wchodzimy. Patrzysz na zegarek w rogu oka. Tak. 19. No, tutaj mieliśmy wejść. Otwieram drzwi. Lekko cię oślepiło, no bo cała ściana tego ogromnego biura, które ma 80 metrów kwadratowych, cała tylna ściana, to jest okno z pięknym rzutem na całe miasto Bingzhen, na jego centrum, tutaj po lewej te slumsy. Dalej ta elektrownia nie jest obrzydliwa. Jest jasno, ale pada deszcz za oknem. Na środku tego biura, to jest taka duża przestrzeń, na środku tego biura stoi machoniowe wielkie biurko. Czarna posadzka, perłowo-białe ściany, przy których są szafy pozamykane, pancerne. Widzicie, że za biurkiem, w takim dyrektorskim wielkim fotelu, w pięknej skórze, z jakiegoś zwierzęcia, które dawno nie istnieje, bo przecież na ziemi tam mało co zostało, więc na przykład jest to, powiedzmy, sklonowana skóra warana z komodo. No bo waran z komodo jest wygodny, jak się na nim siedzi. Prawdopodobnie. Siedzi Aleksander Stark. Aleksander Stark jest w średnim wieku Van Meyem, czyli ma 70 lat, bo Van Mey żyje 200 lat, jest tak zmodyfikowany. Oczywiście jest szczupły i przystojny, jak każdy Van Mey. Mocno opalony za to. To, co się rzuca, no to, że on pod oczami wszędzie ma piegi. I no, byłby całkiem przystojnym człowiekiem, gdyby nie to, jak się ubiera. Bo nawet jak na standardy asenowe, on się ubiera tandetnie. Złota koszula, złoty krawat, biały garnitur. I w tym momencie siedzi przy tym biurku, ma wyciągniętą nogę. I na nodze oczywiście złote kowbojki. I w tym momencie, jak wchodzicie, właśnie ma prawdziwy cygaro. Naturalna z tytoniu. Wejdź, spóźniłeś się. Reszta jest? Tak jest. Wchodzić. Dobrze. Tak. Zauważyliście, no nie ma krzeseł, żeby usiąść, ale to raczej normalne, jak się pracuje w CSS, czyli Corporate Security. Nie chcę, żeby twój pacjent siedział. On ma się denerwować, on ma stać. Tak się wyprostował. Patrzy po was, już się ustawiacie. Czy ktoś chce się z nim przywitać? Coś powiedzieć? Czy miło poznać? No, może niekoniecznie w tych okolicznościach, w tym pięknym Synu, święcie? Tak. Dałem ci zezwolenie, żeś wziął ode mnie autograf? No właśnie. Słuchaj, święta są, śpieszy mi się. Mamy problem. Widzicie, co otwiera. Macie wirtualną teczkę, którą teraz wam pokazuję. No tutaj takiego pracownika, z którym już mamy czwarty raz problem. Robert Tian. Jest to nasz młody Japiszon, który niestety pracuje w kontroli lotów. I słuchajcie, godzinę temu miał się stawić w pracy. No i go nie ma. I teraz zauważyłem, że wszyscy macie dość dobry pakiet umiejętności, a ja nie chcę, żeby moi pracownicy pracowali w święta. Też zauważyłem, że albo wszyscy aplikowaliście o awans, albo zostaliście zgłoszeni do awansu. Więc postanowiłem, może udzielić wam wsparcia, jak wy. Załatwicie dla mnie tę drobną sprawę. Przywieźcie do mnie Roberta Tiana. Sprawdźcie, co się z nim stało, czemu nie odbiera żadnych telefonów. Czemu
czemu nie odbiera żadnych połączeń. Słuchajcie, on jest kontrolerem lotów. Pat z Garą. Jest kontrolerem lotów, ale odpowiada za tajne loty serwisowe i przewóz krytycznego towaru. No, jak ja bym tu zarządzał, oczywiście bym takiego głupka zwolnił. No ale nie wszystko może być dobrze zrobione, inaczej nie miałbym pracy. Więc słuchajcie, jakby się okazało, że jakimś złym trafem on trafił w czyjeś ręce, to pamiętajcie, że te informacje z jego głowy, jak one się wydostały, to trzeba je skasować, prawda? Rozumiecie? Tak jest. Bo loty już wyruszyły i to są miliardowe sprawy. Natomiast jakby było takie nieszczęście, że rzeczywiście coś mu złego się stało, słuchajcie, to będzie straszna tragedia, jeśli Robert Tian by tego nie przeżył. No ale korporacja jakoś by to przeżyła. Jakie z nim były problemy? Przynajmniej. Daję wam dostęp do akt drugiego stopnia. Pobieram. Słuchajcie, święta są. Chcę je spędzić z rodziną. Nie jest liczna. No, więc pośpieszcie się. Zobaczcie. Przestało padać nad tym gównianym miastem. Widzicie cały ten syf. Przecież powiedziałem, że chcę spędzić święta z rodziną. Tak jest. Ja już się wysunęłam przez drzwi, których nie zamknęłam nawet na sobą. No to idealnie, że są otwarte. Jak wychodzimy, to dotykam tych drzwi, ale tak dyskretnie. Żeby on nie widział. Żeby nic nie widział. Czy za daleko był Warg, bo też bym sobie tak... No dobrze. No on poczeka, aż wyjdziecie. Siedział sobie w fotelu właśnie i patrzył na to okropne miasto. Jego znajomy. Rzeczywiście miasto przemysłowo-transportowe to jest wielka płyta, beton. Więc tak, macie dostęp do akt Tiana. Tak. Co robicie? Zamknęli już drzwi? Tak, zamykają. Weszliśmy. Jesteście przed windą. Zjeżdżamy na dół? Zjeżdżamy na dół. Zaczynamy analizować te akta, czekając na windę. Tak. Będziemy robić i w samej windzie też w sumie można. Raczej nie, mamy go znaleźć. I odstrzelić, albo przywieźć, w końcu, albo nie wiem, odstrzelić, jak będzie. Czy nie odstrzelić? Że to chyba wyjdzie w trakcie, no bo... Pierwsze, potrzebujemy adresu, kontaktów, nie wiem. Dobra, a kto co tu mamy? Dowodzi? Jakie macie stanowiska? Ja. Raczej na pewno ja. Znaczy, chyba ty. Ja nie lubię takich ról, więc... No to masz problem. Na mnie nie patrzcie, ja mogę czy was dowieść. Ja tam się nie pcham na takie. Dobrze, sprawdzam, co jest w dokumentacji. Okej. Okay. Adres... czy są jakieś informacje o tym, jakie były te w poprzednie jego ekscesy? Mhm, dobrze. Więc zacznij może od tego, gdzie był ostatni raz, kiedy i gdzie zniknął i gdzie mieszka. Tak. Przejedźmy już tam, żeby było szybciej, bo też moment. Najpierw musimy święta mieć. Najpierw musimy zebrać odpowiedni sprzęt. A nie możemy zebrać sprzętu informacji po drodze? No to zjedziemy ale windą. Właśnie winda jedzie. Tak. Bo czym będziemy jechać? Więc... Dostaliście teczkę Roberta Tiana i dostaliście akces, czyli dostęp do jakiegoś zasobu na czas misji. Dostaliście dostęp do najnowszego modelu opancerzonej limuzyny Asenowa do przewożenia krytycznych VIP-ów, to się nazywa. Jest super. Jeszcze oczka taką nie jechałaś? Tak, no bo wiesz, jak jesteś wygłodniała, nie? To tak jak on gładził te drzwi, to ja tak zaczynam gładzić tą limuzynę. Limuzyna oczywiście biała. Ze złotym paskiem przez środek. No jak? No bo jak nie? Ale ma silnik. Też no, ma 800 koni, no to jakby to podłączyć do wiatraka, to by poleciało. Opancerzona do przewożenia ważnych VIP-ów. Ostatnio, widzisz w jej logach, że została wypożyczona na imprezę jakiegoś dyrektora bankowości urodzinową, a tak to ona stała w garażu. Więc tak, dostajecie dane Roberta Tiana, dostajecie dostęp i kody dostępu do jego i mieszkania i to, co zauważacie, Robert Tian wynajmuje także niewielki magazyn
co jest dość powszechną praktyką, bo mieszkania w przyszłości są oczywiście małe. Dzisiejszy Hongkong byłby luksusem, więc to jest powszechna praktyka, że wynajmuje się gdzieś daleko magazynek na, powiedzmy, ubrania na przyszły tydzień, sprzęt, no bo prysznic się bierze gdzieś na przykład na mieście, to znaczy wy nie, wy wszyscy macie majątek minimum 2 albo 3, więc wy macie prysznice w domach. Ale większość ludzi wynajmuje sleeping bed, wychodzi, wynajmuje na chwilę prysznic i je gdzieś po drodze. Wiecie, to ludzie spoza Asanowy. Nie zrozumiesz motłochu. Więc macie dostępy, kody dostępu i macie do odebrania jeszcze kartę bezpieczeństwa. No, to jest podwójne zabezpieczenie w oddziale ochrony. Macie współrzędne GPS jego auta, gdzie ostatnio zostało porzucone. Bo zostało porzucone dzisiaj o godzinie 14. Przestało jechać. I teraz, jak przeglądasz jego bazę danych na szybko, tymczasem, gdy ona spokojnie używa i przygotowuje się do jechania limuzyną, to, co zwróciło twoją uwagę, to to, że gość wypłaca minimum 2 razy w miesiącu co najmniej 50% swojej pensji w gotówce. W świecie ten każdy, ponieważ ma komputer personalny, oczywiście płaci się zbliżeniowo. No, nie ma takiej potrzeby. To jest niepraktyczne. Znaczy, wewnątrz korporacji to jest niepraktyczne, ale gotówka oczywiście istnieje, bo gotówka nie zostaje śladów. Właśnie. Solisy są walutą elektroniczną, a on wypłaca w takim razie w nochodach. To jest warty 50-60 solisów, zależy od dnia. To są takie małe, czarne sześcienki, które są dość ciężkie. Nie dlatego. Na zewnątrz są z takiego mieszaniny plastików. One w środku mają uran. To jest waluta wymienna. W tym świecie głównym źródłem energetyki, co jest mega ważne, jest uran. Więc handluje się tym, co jest dużo warte. Mhm. Dlatego im nasza cywilizacja bardziej się rozwija, tym musimy więcej wydobywać uranu, więcej go zużywamy. Nochod cały czas skacze. Waluta nie podlega inflacji. Taka ciekawostka. Więc od czego chcecie zacząć? Dobrze, zaginął o 14. Macie, z tego co widzicie, to ty jesteś, chyba chcesz dowodzić tą akcją, zresztą jesteś ich, teoretycznie masz stanowisko wyżej od nich. Z tego co widzisz, on zajmuje się też wydawaniem broni z arsenału, no bo wiesz, no ty jesteś tylko policjantem, to co masz z magazynu, a on zarządza magazynem i wydaje broń pracownikom. Więc możecie teraz sobie zrobić mały shopping, jeśli chcecie. Czym chata bogata? Co byście chcieli? Odbić kartę. Zobacz, co tam masz. Coś długiego. No to tak, w menu na dzisiaj mamy broń krótką, coś, strzelby, karabiny, lekkie i średnie pancerze, może nawet jakieś ciężkie, jedno działko, ale aż tak nie będziemy szaleć, jeden wóz pancerny. Ale wszystko do rozliczenia, więc... Jakaś snajperka? No to będzie jakiś karabin. Dla ciebie, tak swoją drogą, to jest standardowa robota, ty w kółko jakiś VIP. On zaćpał. Może. Albo w tym momencie po prostu dziś leży w swoich żygach, albo zadźgała go prostytutka ze slumsów. Jedźmy tam po prostu i wracajmy. Eli, pytanie mam do ciebie. Ale jak pojedziemy i trzeba będzie strzelać, to będzie... No właśnie, bo lepiej być przygotowanym. Z ręką w nocniku się obudzić, mają strzelać? To fuj tak. Nie, my mamy strzelać. Dlaczego mamy strzelać? On tam po prostu leży. Też się zgadzam, że lepiej unikać strzelania, no bo to niebezpieczne. Przedzony zawsze bezpieczny. Czy ja mogę ich poznać personalia i to, co się zajmują? Możecie się w ogóle wymienić i każdy opisze, co tam ma dostępne. Musimy testować bronie, czy się nie psują i szukać nowych technologii. A to akurat mogę się pochwalić, że broń prosto spod mojej ręki, niezawodna. Fantastycznie, to ja poproszę tą snajperkę, przetestuję. ETC czy Gauss? Które będzie lepsze? Zależy, czy chcesz mieć większe przebicie, czy zadać większe obrażenie. Chyba większe przebicie, skoro mamy go nie zabijać w razie czego. Gauss. Czyli Gauss, zdecydowanie. Gauss. Dobrze, ja na mnie jakieś 2 pistolety. Tak. A poza tym, skoro już jesteśmy przy tym, tak. Ty tam potrafisz w sieci trochę grzebać. To nie chwaląc się. No, to poszukaj od razu w tych dwóch lokacjach, czyli w trzech. Magazyn, mieszkanie i tam, gdzie został porzucony samochód. Czy są jakieś kamery?
Nie ma problemu. Dobrze. I wykonać. I samochód o 14. Co tam się działo? Nie musisz rzucać, możesz dostać rzecz piesa. A, samym rzucić. Spokojnie, nic na razie jeszcze spokojnie. Więc. Okej. Okay. Ja wam wyrwałem mapkę. Zepsułeś. To jest ogrom tej złotej wieży, a to jest całe miasto. Jesteście tu. To jest dzielnica Asenowy. Dzielnica odgradza się murem ze względu na to, że dzielnice korporacyjne powstają w ten sposób. Państwo robi przetarg na lokalną policję, czyli Rescue and Emergency Services, no bo państwo nie będzie utrzymać normalnej policji, państwo zajmie się tylko ważnym przestępstwem, no to straż pożarna, szpital i właśnie policja, wykroczenia, takie rzeczy, wszystkim zajmują się RES. Więc jak korporacja wykupi policję, wygra przetarg w danej dzielnicy, no to wiadomo, że reszta już idzie potem prosto. Bo jak ktoś wygra przetarg na wodociągi, to potem się okazuje, że w tych wodociągach na przykład akurat był magazyn narkotyków. No zobacz, no i resy to zajęły. Więc tak, więc korporacje mają taką niepisaną umowę, że tam, gdzie są ich resy, tam jest ich dzielnica. I oni tam mają swój development i tak dalej. Ten ogromny kawałek to jest Asenowa. I tu jest Złota Wieża. I tutaj jest mała dzielnica, tak zwana Kal 6. Kal 6 jest to dzielnica, która powstała z tego, że wy jako Asenowa wykupiliście kawałek slumsów, dobudowaliście mur i podzieliliście się, bo slumsy są oficjalnie pod resami Oppenheimera. Oppenheimer, syndykat, czyli korporacja bankowo-górnicza. Mhm. Wasz konkurent, jeśli chodzi o banki, górnictwo i transport w kosmosie. To jest taka korporacja, do której nawet ty masz troszkę szacunku, bo oni też potrafią się ubrać, tylko oni ubierają się tak, wiecie, tak skromnie, ale że są dobre materiały, że tutaj są zdobienia, ale nie są pozłacane. Wiecie, tak, no coś tam jest, nie? Ale tak. Korporacja Oppenheimer słynie z tego, że oni cały czas mają walkę wewnętrzną, bo u nich akcje się dziedziczy i tylko jedna osoba w rodzinie dziedziczy. Oh. Więc jakby... Mówi się, że korporacja Oppenheimer byłaby najsilniejsza, gdy skończyła wojny wewnętrzne. I te wojny czasem skarują naprawdę do strzelanin. Ale prawdziwi strategzy wiedzą, że to jest siła korporacji Oppenheimer, która i tak nigdy nie będzie tak wielka jak wy, nie będzie miała takiego budżetu. Ona ma ludzi, którzy są zaprawieni w intrygach, cwaniactwie. Bardzo często korporacja Oppenheimer oddaje się takim rzeczom, jak właśnie handel w slumsach, nielegalny, żeby to robić, więc wy wydzierżawiliście od nich Asenowa slums i zrobiliście tam dzielnicę Japiszonów. Oni zapewniają teoretycznie policję, wy za to obniżyliście ceny mieszkań dla ich górników, bo Pingzen od jakichś 20 lat jest też kolonią, w której jest wydobywanie uranu. Oppenheimer otworzył stację górniczą i przebijają się przez lód, docierają do tego oceanu między lodem a ziemią, wchodzą w łodzie podwodne i wydobywają uran. Uran, no, jest jakby podstawą całej gospodarki, więc jest taka niepisana umowa, że oni się nie wtrącają i wy macie prywatną ochronę w blokach. No ale to jest dziwne, że tak kluczowy pracownik był tutaj, był tuż przy murze ze slumsami, gdzie on ma tak majątku tyle, że tak zarabia z 20 tysięcy miesięcznie. Gość wynajmuje mieszkanie, które okej, okay, jest w apartamencie Asenowy, ale tam no, pracują, tam zwykle mieszkają robotnicy albo całe rodziny robotników. Wprawdzie wynajmuje apartament, no ale to jest tuż przy murze ze slumsami. To jest jego mieszkanie. Natomiast jego magazyn znajduje się w niezależnej firmie, która nie należy do Asenowy, w slumsach. Jest to prywatna mała firma. Jeszcze takie istnieją, no bo korporacjom nie opłaca się niszczyć wolnego rynku. No musi być te 5% konkurencji, żeby nikt się nie przywalał i żeby było skąd kupować nowy geniusz. Natomiast jego samochód jest porzucony w ruinach w slumsach. No to jest taka najgorsza część slumsów. Tam kiedyś miała być elektrownia atomowa Ninurty. I ta elektrownia atomowa te 50 lat temu prawie została skończona i miała krytyczne przeciążenie reaktora. Jeżeli nie doszło do wycieku, oni to ewakuowali, usunęli instalację, ją zasypali i zniszczyli całą elektrownię. I to jest ciekawe, bo 50 lat temu wybuchła ta elektrownia, gdzie całą tę kolonię zbudowała Asenowa i Asenowa jest tutaj monopolistą
jeśli chodzi, bo tutaj są wasze potężne elektrownie. I od 49 lat megakorporacja Plasmicor, która ma tutaj siedzibę, jako jedyna w całej kolonii ma ulgi energetyczne. To jest taka ciekawostka. Tak czy inaczej, w tych ruinach starej elektrowni, której nikt nie chce wyburzyć ruin, bo slumsy, jest porzucony jego samochód. Od czego chcecie zacząć? Jesteście tutaj. Ty jak na to patrzysz, godzina 19. Przejechać przez miasto, ile będzie tutaj trwało? Tutaj jest centrum i tutaj jest święto. Tutaj mieszkają młode Japiszony, studenci Jasenowy czy górnicy z Oppenheimera. To wiadomo, że tu jest święto. To jest wasze centrum rozrywki, to jest święto, no to tak jedziesz, korek. W slumsach cholera wie. Ale mieszkanie jest w sumie najbliżej. To jest najbliżej, jest po prostu. I najbezpieczniej jest chyba. Najbliżej. Na pewno trafimy na korek. To pomyślimy jeszcze po drodze wtedy. Mhm. Monitoring miejski, czy jest coś takiego? Jest, ale slumsy oficjalnie, tam przetarg na resy, wygrał Oppenheimer. Nie macie dostępu w slumsach do monitoringu. Do tej części też nie? Macie dostęp do jego apartamentu. No dobra, to przejrzyj, czy o której wyszedł, czy ktoś go odwiedzał. Czy w ogóle jest sens tam jechać, bo może wszedł, wyszedł i już nie wrócił. I co teraz tam jest? Sprawdzę. Czy teraz już wykonacie test, czy też nie, na ludzie? Nie, masz dostęp. To jest tak jakbyś, no, wiesz, po prostu czyli klikasz ikonkę, bo szef dał ci dostęp. Fenomenalnie. No i tam masz pending request, żeby do lokalnego zarządcy siecią ochrony podglądu. No on mówi, że dzisiaj o godzinie między 12.30 a 14.30 mieli awarię lokalnych serwerów podglądu i monitoringu. Och, jakże. A to jest wasz człowiek. Ogólnie te budynki należą do was, no bo to jest tak, że na ulicach patrolują resy Oppenheimera, ale umowa jest taka, że ochrona wewnątrz budynków jest wasza. No to są Corporate Special Security, CSS-y wasze. Dobra, przekonaliście mnie. To chyba jest troszeczkę więcej niż... Tak, chcecie się teraz uzbroić? No to... To co, jakie zabawki jeszcze byście chcieli? Wiesz, zastanawiam się nad tym działkiem. Granaty. Znaczy, wyburzanie slumsów chyba nie jest w dzisiejszych planach, tak przy święcie. Chyba. Nieważne, będzie trochę fajerwerków. Granaty. Byle, bo one tak z listy nie są, ale normalnie mam do nich dostęp. Czy... Jak masz na liście, to masz do nich dostęp. Chyba, że znaczy, nie mam napisane nic, nie są granaty. Jak nie ma granatów, to nie ma granatów. Wyszły. No nic. No dobra. To ja w ramach mojego przydziału biorę jeden ciężki pancerz i karabin. No dobra. Karabin ETC. W razie czego wrócimy po do działu. Tak. Czy w korkach to tak średnio opłacalne, ale można. Co chcecie robić najpierw? Macie lokację, macie mieszkanie, kody dostępu, macie lokację jego samochodu w slumsach i macie lokację jego magazynu w slumsach, co jest dość dziwne, że pracownik kasynowy, i to kluczowy, nie ma magazynu razem z innymi magazynami pracowniczymi. Mi tylko ktoś pozwolił na to. Nawet nie, że pozwolił, czemu on się tak zdecydował. No i macie dostęp do akt Roberta Tiana, jakbyście chcieli coś przejrzeć. No czy chcemy, jak awansował, kiedy został osobą od tajnych lotów serwisowych. No i trzy razy dostał jakąś naganę, to warto by było wiedzieć za co. Naganę za więc, co. Widzicie... I możemy to robić w trakcie jazdy. Tak. Tylko powiedzcie, do mieszkania. No, przede wszystkim jedziemy, jak to nie. Jesteśmy zdecydowani. Ale trzy razy już pytałam, gdzie najpierw? No gdzie najpierw? I tam najpierw do mieszkania. To, tamto i żadne. Najpierw do mieszkania. Jak cię tam wołają? Margo. Mieszkanie i gaz tak do dechy. Tak jest. I gaz do dechy. Jak do kogoś rozjedziesz, to nic się nie stanie. Nie dodałam, zapnijcie pasy, więc... Nie było bakla. Znaczy w korkach to średnio, to widzę. Tak? Jedziesz na kablu, czy się podłączasz do samochodu, żeby podłączam się, oczywiście, do takiej fury, to... Ma prawie dobrze tak układ kierowania, w tym, na tej powierzchni 2D nędznej, a też przecież w 3D, że no, to jest prawie tak przyjemne, jak latanie tanim śmigłowcem. Prawie. Prawie. Bywało lepiej, ale dam radę. Dobrze. Robert Tian. No, jak tylko zaglądasz na jego profil, to już wiesz, czemu jest centralnym menadżerem lotów kosmicznych. Mm-hmm. Bo jego ojciec to Leon Tian, główny dyrektor Lascaris Energetics, czyli dyrektor całej
elektrowni atomowej, która ma monopol na cały... Aha. Więc widzisz, to... Dyrektor ochrony powiedział, że można go odstrzelić. Mm-hmm. Nie, nawet tego nie zasugerował. Powiedział, że to byłoby straszny wypadek. No i widzisz, Robert Tian ma utajnione 3 reprymendy. Wszystkie były w ostatnim roku. I nie mamy do nich wglądu. Nie są utajnione przez dyrektora Leona Tiana. Przez jego ojca. Mm-hmm. A Leon Tian gdzie przebywa? No w tym momencie prawdopodobnie nie w pracy. Świętuje z resztą rodziny. Świętuje z resztą rodziny. W Asenowie jest bardzo źle widziane. Jak już zakładacie rodzinę, macie tylko jedno dziecko. Robert Tian jest dyrektorem, Leon Tian jest dyrektorem. Ma tylko jednego syna marnotrawnego. Ale ma też 4 córki i 3 innych synów. Zapewne obchodzą gdzieś święta. Wiecie, święta są, trudno ludzi złapać. Tak to bywa w święta. Ale wy na szczęście nie macie tego problemu, bo pracujecie w święta, więc co za problem. Szybko znajdziemy, przywieziemy. No, no. Mieszkanie. A jak go tak lekko nagiąć w zasadę i czy mógłbym spróbować zajrzeć do tych 3 utajnionych reprymend? Oczywiście, że tak. Matematyka? Czekaj. Matematyka. 11 i którą? Inteligencja. Inteligencja. Czyli 5? 5 i 11, czyli 16. Mam. Dobrze, nieźle. 5 kostek. Nieźle. No, myślę, że powinno być okej. Odtajniłeś 4, odtajniłeś 2 z 3. I tak jestem zadowolony, to już jest zdane. I no wiesz, no złamałeś kod, bo no, znasz kody Asenoesa, mi układasz. No zrobiłeś to tak, że wiesz, wszedłeś ze swojego, więc nikt nie będzie grzebał, czy było włamanie, no bo jesteś kolesiem od security. Sprawdziłeś security, no jest słabe. To od razu notkę zostawię. Tak, zostaw to notkę. To dobrze dla nas, jest słabe w tej chwili. 4 miesiące temu korporacja zapłaciła za wyciągnięcie go z aresztu Oppenheimerowych resów w slumsach. Czyli aresztowali go za coś. I nie aresztowali go za 2-4, gdzie się za wykroczenia 24 godziny się robi. No bo wiecie, jak tam picie w miejscu publicznym, takie bzdury. W slumsach w ogóle za to nie zamykają, no bo szkoda. Jest. No nawet nie, Oppenheimer nie wysyła dużych patroli, bo on ma gdzieś te slumsy. Objął je, żeby wiesz, zrobić tam źle strukturę tak naprawdę jakąś. Więc go zamknęli za 4-8 i było wpisane przestępstwo. Ale nie zostało wpisane jakie. A drugi raz korporacja zapłaciła za to, że rozbił swój poprzedni samochód służbowy, wjechał w dzielnicy rządowej, tej centralnej, wjechał w sklep, zapewne dlatego, że spał, a przełączył sobie samochód na manualny, a nie miał kierowcy i też nie jest dobrym kierowcą. Więc tak to wygląda. A kiedy to było? Kiedy spał? No, to było 2 miesiące temu, a tamta ciężka reprymenda 4 miesiące temu. Jakieś ofiary śmiertelne przy tym? Nie, bo by było ciężko zatuszować. Trzeba by było go zdegradować, albo nie daj Bóg zwolnić. Coś mu się nie wiodło ostatnio. No dobrze. Strasznie. Podjeżdżacie po ten apartamentowiec, no i to jest taki tani apartamentowiec spoza waszej dzielnicy. No jest to wielka płyta, ale pomalowana na biało, no bo to jest wasz development dla tych prostszych ludzi. I Robert Tian ma na najwyższym piętrze ma swoje mieszkanie. Ma taką lodżię, że ma taras, który współdzieli z innym apartamentem. Wiecie, no tutaj jest apartamentowiec, więc on na, mimo że ma te małe mieszkanka, to na najwyższych piętrach ma apartamenty. I tam są akurat 2 i dostęp do jednego tarasu. Więc jesteście przed budynkiem. Wychodzę pierwszy. Nie, tutaj to raczej spokojnie. Cicho jest, wszyscy siedzą w centrum, imprezują. Chodniki są takie, no, brudne są, nie są wasze. Budynek jest, no jest ładny, ale no, zapomnijcie o nim, to nie ma tego blichtu. I najgorsze jest to, są tylko 2 windy, a tak są schody, a budynek ma 100 pięter, no to zobaczcie jaka bieda, no. Co robicie? A. Ta limuzyna ma szyberdach? Ma. To bym chciał otworzyć i tak najpierw wyjrzeć, czy jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie. No to ja otwieram drzwi i wychodzę. Okej. No dobrze. Wchodzimy. Do budynku. Macie kody. Ochrona jakaś tu jest? Tylko zdalna.
tylko zdalna. Czyli łączycie się z szefem ochrony tu lokalnym. On wam właśnie podał, że serwer z live feeda nie działał między godziną 13 a 14.30. A co było wcześniej? To jest dobre pytanie. Przydaj się na coś. Wyobrażasz mnie w tym momencie. Tak. Ale sprawdzę. No. To co było wcześniej? Robert Tian w godzinie tak, skadłując, bo wiesz, mało ludzi wchodzi, pojedyncze osoby wchodzą, zwykle jest tak, że wchodzą, 12 to jeszcze była ostatnia zmiana w fabrykach, przebierają się, po pół godziny wychodzą, pojedyncze osoby, no, święta, i o godzinie tak 11.50 Robert Tian wchodzi z samochodu, no bo jest też kamera przed budynkiem, wychodzi ze swojego samochodu, w towarzystwie dwóch kobiet. Jedna Van May i ona jest piękna nawet jak na kobietę Van May. Ma rude, kręcone, gęste włosy, takie do pasa. Biała skóra, taka aż lekko srebrna. Ja bym tak zrzut ekranu tak zrobił. Wielkie, fioletowe oczy. Druga, slankerka. Szczupła. Lekko skośne oczy. Taki egzotyczny typ urody. Czarne, proste włosy. Krótko ścięta. Obie ubrane w takie rozchełstane koszule, krótkie spódniczki, idą na boso, no bo wracają z imprezy. Robert Jan lekko się zatacza i ta ruda pomaga mu iść. Wchodzą do windy, wchodzą do jego apartamentu. No, to nie jest orwellowski stan, żeby zaglądać ludziom do mieszkań, więc tam nie macie pozwolenia do zajrzenia do live feeda, tylko w ważnych sytuacjach się ogląda live feedy z mieszkań. To jest bardzo ważna informacja. Chciałbym mimo to zajrzeć. Okej, okay. No to musisz albo wystąpić o zezwolenie, albo spróbować obejść zabezpieczenia. Spieszy nam się, więc... Aha, okej. Okay. Jednak wolę moimi sposobami to zrobić. Papierki mnie nudzą. Chyba się zemszczą na mnie papierki, bo to mamy ile? 14. A masz 16. Czyli się uda. Wiesz co? Jakoś. Udało ci się. Dostałeś dostęp, no bo każda kamera jest oddzielnie, dostałeś dostęp do wejścia. To, co zauważyłeś, masz plan mieszkania? Ma duże studio połączone z dwóch apartamentów, więc wiesz, to jest tak, no, że czynsz za to, to kosztuje tak z 4-5 tysięcy miesięcznie. Bo to są dwa apartamenty połączone w jedno 50-metrowe mieszkanie, słuchaj. Studio. Pełny szacunek. Nawet no, ma. Dostałeś się do kamery, udało ci się wejść na kamerę, która jest rzutem na drzwi wejściowe. No wiesz, najpierw drzwi otwiera dziewczyna w rudych włosach i wchodzi. Potem wchodzi ta wysoka, a na końcu wchodzi Tian, zamyka drzwi. Dziewczyny wchodząc już zdjęły koszulę. No i weszły w głąb mieszkania. On najpierw wpadł na czworakach i na czworakach szedł za nimi. O 11.50. No 52, no bo dwie minuty zająłem dojście. Jeśli mamy być tacy skrupulatni. Dobrze. A jak wyglądała sytuacja z wyjściem? Z mieszkania? No to tak jak mówiłem... z wyjściem, jak u nich ktoś wychodził, no to dokładnie. Wszystkie serwery walnęły. Bo był serwer na cały budynek, więc... Czyli do 13 nie opuścili mieszkania? Na pewno. Natomiast serwerownia w takich budynkach zwykle jest, wiesz, zamknięta w piwnicy, no bo to jest lokalny serwer, który dopiero wysyła do chmury, a tak to nie ma sensu, no bo wiesz, po co wysyłać do kablami, do jakiejś serwerowni, która jest daleko, jak ktoś może się podłączyć do kabli i to rozwalić, nie? Więc tutaj na dole jest catch w piwnicy. Czyli co najwyżej przejść się do piwnicy. Możesz, no. No, ale najpierw rozejrzymy się w środku, nie? Tak, wjeżdżamy na górę, a ja w międzyczasie dzwonię do szefa ochrony. Mieliśmy z nimi to. Stawiam samochód i idę za nimi. Dzwonię do szefa ochrony z zapytaniem, bo to jest Zasenowy oczywiście. Kto ma apartament obok Roberta Tiana? Halo, tu operacyjny Shu Martinez, słucham. A witam serdecznie. No witam pana. Sieni. Poprosiliśmy o dostępy do kamer, teraz potrzebujemy informacji. To wy, tak. Tak, jak wiesz, bardzo wypilna i ważna sprawa. No właśnie tutaj miałem nawet próbę włamania. No dobrze. Dostęp? Kiedy? No, minutę temu. Minutę temu, rozumiem, dobrze.
zaraportuję. Mhm. Potrzebuję informacji, kto mieszka, jest sąsiadem Roberta Tiana. Właścicielem, już patrzę, właścicielem jest pan Price. Zasenowy? Nie, nie mam podania skąd. Cierżawi to mieszkanie od naszej firmy wynajmującej mieszkanie. Mm-hmm. A jakieś imię? Hudson. Hudson Price. Cierżawi je od 3 miesięcy. Już uprzedzę pana pytanie, panie oficerze. Dziękuję. No, taki kiepski dzień, żeby pracować, co? No niestety. Pan też coś przeskrobał, rozumiem. Nie, ja nie. Okej. Coś jeszcze o coś go pytasz? Nie, dziękuję bardzo. Mhm. Miłej pracy życzę i miłego święta. Mhm. I przeglądam kamery, jeśli mam dostęp. No masz to, co on miał wcześniej. To co, tak. Patrząc, czy ktoś się w ciągu dzisiejszego dnia od północy pojawiał na korytarzu i wchodził do tego drugiego apartamentowca. Byłbyś w stanie zidentyfikować tą kobietę? Na pewno mogę spróbować. Masz nagrania. To można? Bank twarzy, bez problemu. Bank twarzy? No to też oczywiście sprawdzamy obydwie. Baza danych przestępców na 2. Na 2, tak. Okej. Okay. Jeśli mogę po twarzy, to oczywiście. Ruda dziewczyna, Anna Wild. Anna Wild. Przyleciała do kolonii 2 lata temu po odsiadce za napad z bronią w ręku. O. Nie ma o niej danych, no bo miała chyba amnestię czy coś takiego, więc wyczyściła. Urodzona na Wenus. Od 2 lat jest, 3 razy została zatrzymana, 2 razy przez Ninurtę i wypuszczona w ich dzielnicy. No, po wpłaceniu kaucji została tam zatrzymana za jakieś drobne przestępstwa, próbę włamania, ale ją potraktowali bardzo ugodowo. I raz została zatrzymana przez Oppenheimera i wlepili jej 5 roku aresztu. Też za próbę okradzenia klienta. Ma licencję prostytutki. Natomiast druga dziewczyna to Zizi Cross. Jest poszukiwana listem gończym za napad z bronią w ręku. O. Oficjalnie... Nagroda? No, nagroda jest wyznaczona przez rząd, więc to jest 2000. Można zrozumieć, dlaczego się nie... Chyba się wszyscy trochę zaśmiali po prostu tak, w tej windzie tak. Z tych stawek. Ona ma powiązania z gangiem Shenshu. To jest lokalny gang chiński. Może połączony z kliadami i działa tutaj na terenie slumsów. I ma cofniętą licencję prostytutki 5 roku temu. Jeszcze nie odprowadzanie podatku. Najgorzej. Najważniejsze. Najgorzej. Takich przestępców trzeba zamykać. Czyli mamy naszego pracownika, który zadaje się z prostytutkami ściganymi, a oprócz tego lubi rozbijać się w różnych miejscach samochodami. Pytanie, czy tylko pić, czy jeszcze coś innego? Może dowiemy się czegoś w środku. Tak. Przyspieszając, tani szary dywan, białe ściany, niewyróżniający się apartamentowiec, tylko 2 pary drzwi. Liczyłem na drewno. Cofnę te twoje kostki. Dawaj mi kostki. I rzucę wam ten rzut piętla. Oczywiście apartamentowiec jest kwadratowy. Gdzie tutaj parkują samochody? Mieszkańcy? Jak mają? Mają garaż podziemny. I pod garażem jest serwerowy. No i tutaj są jego drzwi. Tutaj są drugie drzwi. I mieszkania były takie, zostały połączone. Tutaj jest taras. I tutaj są okna, tu są jego okna, to zobaczcie. No to jest właśnie metr. Ogromny apartamentowiec.
No dobrze, przede wszystkim... Znaczy, dostępy jest pusto na korytarzu. No otwieram drzwi. Skoro tak, uchylam je z pistoletem w ręku. Pozwoli, że może ja wejdę najpierw. Ja tylko uchylałem. Wchodzę przodem, rozglądam się już taktycznie. Wszystko. Wchodzisz. Staram się ocenić. Wchodzisz. Pot. To jest jako bruzer świetny węchny, to tak. Pot. Wymiaciny. Meksykańskie żarcie. Stara pizza. O Jezu, ile rozlanego alkoholu. I tak rozglądasz się, jest tak. Jego mieszkanie to jest takie bardzo duże studio, tylko z wydzieloną łazienką. I tutaj ma oczywiście przybieralnię. Nie ma kuchni. Więc jak wchodzisz, to tu jest to łóżko, które ma tutaj tak daleko od okna, taki parawan. Kanapy, taki duży kompleks kanap. Na środku stolik, wiecie, jakby tutaj robił imprezę. No oczywiście na stoliku nie, że butelki, usypane ścieżki, tabletki, ale jakieś takie drobne, znane bzdury. Ta kanapa jest brudna, jest na nich pełno ciuchów. Łóżko jest wywalone do góry nogami. Przybieralnia ma wyważone drzwi. Wyważone? Mhm. No to tam... Rozglądał się w poszukiwaniu śladów. Przede wszystkim ślady organiczne. I ja powoli, jak oni zaczynają tu oglądać, przesuwam się, chcę wyjść na taras i zajrzeć do tego mieszkania tu. Okej. Okay. Ja pomogę też, bym chciał zobaczyć, co jest w tym mieszkaniu. Mhm, dobra. Tylko dyskretnie oczywiście. Dobrze, to zaczniemy od ciebie, bo wszedłeś pierwszy. Ty wszedłeś ja drugi. Mogę chyba, czy ja mogę w ramach somatyki zwiększyć sobie percepcję? Mhm. Okej. Okay. To chciałbym to zrobić, bo zapewne ona się łączy z technikami śledczymi, żeby móc jakby przebadać to, co się stało. To tak bym chciał zrobić. No, jeśli byś węszył, no to percepcję i tak będziesz miał 4, tak swoją drogą. Chyba, że chcesz coś dostrzec oczywiście. Dostrzec też. Okej, okay, dobra. To proszę punkcika. Tak jest. Może pan się w tym momencie skupić. Dobra. I się rzuca... Po prostu się skupiasz, czy masz jakiś mały rytuałik, jak rytuał? Ja myślę, że jego rytuałem to były takie... Myślałem, że blask. Nie, ja myślę, że jego rytuałem to były bardziej takie ruchowe ćwiczenia. Jak walka z cieniem. Coś takiego. Okej, no to rzucaj. 5 kosteczek. Rzucamy somatyka tak, plus... 10. Plus opanowanie. Okay. Czyli 14 lub mniej. Ojej. No to jest 5, 6, 11. 11 z 14. Tak jest. Zwiększyłeś sobie percepcję o 2. Okej. Okay. Okej. Okay. I tam właśnie wchodzę tam, gdzie są te drzwi. Patrzysz na te drzwi, no bo zwiększa sobie całą percepcję, wszystkie zmysły. Tak. No teraz swąd po prostu ilości imprez i niesprzątania, nie wynajmowania pokojówki jest prawie nie do zniesienia. Prawie. Wyważone drzwi są tak wyważone, że są złamane w pół. Ktoś dał naprawdę mocnego kopa. No dałbyś radę, ale by cię noga bolała, nie? Więc jakiś potężny skurczybyk to zrobił. W środku przebieralnia. Na dole szafki na buty miał, na górze białe, fioletowe, złote garnitury, tak jak być powinno. I to wszystko jest porozwalane, szafki są powyrywane, garnitury poprzebierane. Czy mi to mówi, że czegoś na przykład szuka, nie wiem. No na pewno, no, przeszukanie. I rozumiem, technikami śledczymi chcesz. Tak. No to tak, percepcja, tak. No to będziesz tak miał. Czyli teraz już mam... 4 percepcji. No, chyba, no tak, bo nie węszysz. Czy, bo chcesz każdym zmysłem. Tak, każdym zmysłem. No to się bonus do węszenia nie liczy, jest najmniej plus 13. To 4 plus 13, 17. Tak lat. Jest. No to akurat nie... A chociaż, czekaj, 13. No to weszło.
A nie, nie wyszło. Nie, kto? Nie wyszło. No, dlaczego? Nie, techniki 17. Śledcze 7, a percepcji mam 4 w tym momencie. No to czyli 11, nie wyszło. Nie wyszło. No ale wiesz co, jak tak się rozglądasz, no to ktoś, powiem ci, przeszukiwała to osoba, która nie umie przeszukiwać, jest bardzo silna. I czegoś bardzo szybko szuka. Taki wniosek tu, nie? Tymczasem ty. Tymczasem ja też przeszukuję pomieszczenie, patrząc przede wszystkim łóżko, co tu się łóżko wydarzyło. Łóżko wywrócone. Szukam wszelkiego rodzaju śladów. No to też rzućmy sobie na te techniki śledcze, które są twoim największym masem. Percepcja. 3 plus 13. 16 lub mniej. 16 lub mniej. To piątkę odrzucimy. 7, 10, 12. No tak się rozglądasz, w ciuchach przy łóżku znajdujesz plastikową kartę. Srebrna karta jest to wyjściówka do klubu Hills Avalanche. Wyjściówka VIP, żeby nie wchodzić razem z całym plebsem, pokazujesz wyjściówkę, przechodzisz od razu na wyższe piętro. Wydaje ci się, że też jest coś pod łóżkiem, że ktoś chyba czegoś szukał pod łóżkiem i tego nie znalazł, a wydaje ci się, że to jest w łóżku, ale będziesz musiał, wiesz, tam troszkę ci to zajmie, żeby to wyciągnąć, bo jest coś tam w tym łóżku jest, bo tak patrzysz, no to łóżko jest wywalone, ale po co? No próbuję schowek się dostać. Dobra, tymczasem wy. Znaczy, śledztwo, ja po prostu chciałem wejść do toalety i skorzystać, ale przy okazji się tam rozejrzę. No dobra, wchodzisz do toalety, jest kabina prysznicowa, kibelek. Nie jest urwany, tego się najbardziej bałem, patrząc na resztę mieszkania. Okej. Natomiast jest pełno wody, rozlanej spod prysznica. No jest tak, wiesz, jest duży. To jest imprezowa łazienka, której nikt nie sprząta od 3 miesięcy. Byłaby bardzo ładna, wiesz, jak na standardy Asanowy, wiesz, czerwone kafelki do połowy, dalej perłowe, złote wykończenia, tak jak lubicie, nie? Tylko, że wiesz, tego złota w tych fugach nie widać dobrze, no bo jest bardziej takie brązowe gdzieś, no syf. Fuj. Skorzystaj. Ty tymczasem wychodzisz sobie na taras. I ty masz ten swój sokoli wzrok. Tak, ja oglądam tutaj, zaglądam do sąsiada. Jak zajrzałeś do sąsiada, to normalnie człowiek by tego nie zauważył. Tutaj to okno zaczyna się odtąd i odtąd jest przesuwane. Jest. I tutaj jest łóżko. Widzisz gościa, który na tym łóżku właśnie pakuje takiego case'a wojskowego na sprzęt. Taki wielki plastikowy case. Łóżko jednoosobowe. Koleś ubrany w płaszczu. Rzuć sobie na stylizację i modę oraz przenikliwość. 11 i 4 to jest 15. 15 lub nie. 5 kosteczkami jedną. O, wolę pomarańczowe chyba. Jedną odrzucamy najwyższą. Tak. No, będzie. Weszło. 12, tak. No słuchaj, no gość, który to pakuje, to ty poznajesz ten mundur. To jest typowy technik operacyjny korporacji Ninurta. On właśnie się siedzi, jeszcze cię nie zauważył. Wiesz, twój sokoli wzrok, to takie półprzezroczyste szyby, no bo właśnie odbija się światło i... Okej. Okay. Wycofuję się. Okej. Okay. Powolutku, cichutko. No widziałaś, jak on tam właśnie pakował, zamykał tego case'a. Tymczasem ty wyciągnąłeś skrzyneczkę. Mała metalowa, pancerna skrzyneczka. Zamek mechaniczny, no bo zamki elektroniczne łatwo zepsuć. Ej. Nie trzymasz tą skrzyneczkę na kolanach? Ja na to się podchodzę. Tam jest. W drugim mieszkaniu gość z tej Ninurty. Słyszę to? Pakuje się właśnie. No. Nie no, na szybko. Tak dość szybko. Szepcze. No to... No nie patrz najpierw na mnie. Strzelać, no potem... No to trzeba go zatrzymać. Mam go zastrzelić? No, to już usłyszałeś. Tak, to słyszałem. Ja w toalecie też usłyszałem ostrzelenie. Co? Wychodzę. W apartamencie obok jest gość wojskowy. Proponuję... ty od tarasu. Nie, ty od tej strony, my od tarasu. Jaki jest, jaki to jest protokół, o może w ten sposób, no wiecie, no, jakie są obecnie nasze relacje, jeżeli to jest, chodzi. To jest tak,
Jesteśmy cywilizowani, nie prowadzimy wojny, no ale korporacje prowadzą zimne wojny. Takie jak szpiedzy w Berlinie do siebie nie strzelali, tylko się zatrzymywali i tak dalej, no to po prostu ktoś był spalony, no to tak, no jak go zastrzelicie, no to będzie sprawa morderstwo, ich korporacyjni prawnicy kontra wasi, rząd i tak dalej. Jest problem po prostu. No ale wiesz, jak, go, jak on wróci, trochę poturbowany, no to po prostu może tego nie zgłosi. No to idę od tarasu. Poza tym oni są od energetyki i informatyki i zabezpieczania różnych dziwnych danych. No więc... właśnie. Oni są śmieciami z nim nurty przede wszystkim. Idę na taras. Mogę już wyjść z toalety? Tak, jasne. A ty co w tym czasie, bo ty mu powiedziałeś, że poszedł korytarzem, on mówi, idę na taras. Kintaro, ty od strony korytarza, my od tarasu. Już jesteś przy drzwiach tego tarasu. Okej. Okay. Wyłącz windy na 10 minut. Ale co się dzieje? Bo ja troszkę jestem nieobecny. Wyłącz windy na 10 minut. Mamy nagrywanie. Tutaj sąsiada, z którym chcielibyśmy porozmawiać. A jakbym tak mu Nie prosi, żebym mu zablokował drzwi? No i tak gadają, to już wyszedłeś na korytarz i coś, to gadają już. Dobrze. Drzwi czekam tam z założonymi czteroma rękami. Windy. Drzwi do windy. O, właśnie. Windy, tak, windy to będzie kompromis. Nie będzie mógł. Tymczasem, gdy oni zajęli wyszli na taras, tu drzwi się otwierają i wychodzi taki chłopek. Tak, niski, tak jak twój technik. W płaszczu. Pod spodem ma jumpsuit technika. Oppenheimera. Tak od razu zauważyłeś, bo znasz te jumpsuity, wiesz, te renowacje, bo oni stoją na ulicach, to są te najniższe resy, jako mechanicy, ale ma założony płaszcz, no już spodnie, buty, ma niniurty i idzie, wiesz, wyciąga tak, ktoś wystaje jedną walizkę, wychodzi z drugą, zobaczył ciebie, podniósł walizkę i wraca do mieszkania. Mówię do niego po holendersku, co jest, kurwa? No to on tak po holendersku się odpowiada, nic, nic, podniósł walizkę i już... Podejść no tutaj. Rzuć na zastraszanie. To będzie 9 zastraszania i to jest... Możesz albo z manipulacji, jak chcesz na niego się wydrzeć, a jeśli byś go trzymał blisko i na przykład chciał do niego podbiec i tak wiesz, jakbyś go atakował, no to wtedy z siły. Nie. Myślę, że to jak najbardziej... Manipulacja, bo tak, działa na jedną osobę. Czy mógłbym w tym czasie podejść właśnie do windy i spróbować zakłócić? Nie, wy w tym czasie się kłócicie. Aha, nie ma problemu. No nie. Tak, mówisz... Chyba nie wyszło. Powiedz tam. Nie, chodź tutaj. Za chwilę. Wziął walizkę, zamknął drzwi. Wy tylko usłyszałeś takie trzaśnięcie. Ja się przestrzegam na taras. Gdy ty tłumaczysz technikowi, no i zablokuj drzwi i się odwracasz, i już na taras wychodzi koleś z dwiema walizkami, taki spocony. No ja tak. Wchodzi tutaj, to... patrzy w dół. Ej, a ty poczekaj, gdzie? Poczekaj, rzucam się w niego stronę. A otwierasz i biegniesz. Tak, żeby mnie nie potrafią latać. A skąd wiesz? No dobra, ten rzućmy chyba sobie, chce sprawdzić. Rzućmy sobie na inicjatywę. Jak się rzuca inicjatywę? Staczka i refleks, nie? Refleks i jedną K6. Refleks i 1K6. Dobrze. 6 i mój refleks to 3, czyli 9. No on przegrał, bo ma 6. O, ja też 6, też proszę. Rzucać? Nie, ty jesteś na korytarzu. No, wygrałeś czyli z inicjatywę. Też 9. Wypadliśmy jednocześnie na taras. Tak. Który z was ma większą? Ty masz 4 zwinności? Ja zwinność 3. No, jest trochę szybszy. Ja jestem 4, mam z tym. Ty dobiegłeś do połowy, już dobiegasz do niego, nie? Ja dopiero tak puszcza te torby. Nie, panowie, no bo tak patrzę na ciebie. Proszę państwa, spokojnie. Widzicie, ja ten płaszcz mam ze cyklingu, raczej jestem technikiem. A co tu robisz? Technikuję. Ale co konkretnie? Gada pierdały, tak się nie robi. Tak właściwie to wejdźmy z powrotem, no, chcieliśmy porozmawiać. No tak patrzy w dół, z tego no wejdźmy z powrotem. Nie, tu mają windę. Nie, zostaw te rzeczy tutaj sobie wejdziemy. Ale to nie są moje szef, nie, no tak nic się nim nie stanie. Tak patrzy, a tylko porozmawiać. Patrzy na ciebie, jak jesteś ubrany, patrzy na nią. Wojskowy pilot, gość, który wygląda prawie jak Alfons. A ja tutaj tak ten wchodzi. Znaka pokazuję. No i wchodzicie z nim do tego... Ja zabieram te walizki. Okay. Niech one tam nie stoją, bo nie wiadomo, co jeszcze komuś przejdzie. Przed tobą, taki już zmarnowany. Mam pytanie, czy tutaj można wysyłać bez użycia rąk krótkie wiadomości tekstowe do członków oddziału? Oczywiście, macie Life Tool'a. Mam Life Tool'a. Zostaw te walizki, mówię do Margo.
Zasłonię zasłonkę. Dłużej zajmuje, bo musicie włączyć klawiaturę, gdzie wiesz, oczami wybierasz. Aha, no. Tak, akurat, no. Nie? Zasłonię. Okej, nie. Firanki. Zabieram je do środka. Ona po prostu powiedziała nie. Teraz tak, mieszkanie wygląda w środku. Tak, to jest jedno łóżko, drugie, trzecie łóżko. Mhm. Stół na sprzęt elektroniczny i tak, kable. Poznajesz to, bo to macie na policji podsłuchy, drony. Mhm. On tak wchodzi. Ty za nim, taki już zmarnowany, ty za nim z walizkami. Stawiam walizki przy oknie. Wysyłam w Live Toolu WTF wiadomość. A w tym czasie... Ja naprawdę jestem zdezorientowany, co się tutaj dzieje. Okay. Ale ja podejdę do tej windy w końcu. Okay. Nie, ja wysyłam do was wiadomości, zapraszam do drugiego apartamentu. Mhm. Próbuję otworzyć drzwi. Są otwarte, jakoś nie zdążył zamknąć. Po prostu zamknę za tobą. To wchodzę. Mhm. Tak. Ale jak mówi, no dobra, jak to załatwimy? Oficerze, bardzo proszę, zwracam się do ciebie, jak już wchodzisz, proszę sprawdzić sprzęty. Aha, to winda zostaje na później. Z miłą chęcią. Co tu jest? Zakładam, że może jakieś nagrania? Nie zamykał. Jakoś na zamek. Nie, no to są case'y na noszenie sprzętu. Okej. Okay. Co widzę w środku? No, dysk do serwera z monitoringu. Kable. Tutaj w ścianach, czyli podmienili, bo jest taki wyrwany kable i zabrali ze sobą, żeby gdzieś zutylizować. Prawdopodobnie tak wiesz, no pira ze drzwi, bo sam to robisz, że wymieniasz kable, a oni wam wymienili kable, no to tak trochę niefajnie. No. I ciuchy. Pełn w drugim i wiesz, na to wszystko, pod tym, na tym damskie ciuchy tak wrzucone, nie? Pozbierane. Ja tak patrzę na ciebie, ty wchodzisz przez te drzwi, to tak patrzę na ciebie, zobaczył jego i tak, no jak to załatwiam. Ja staję sobie przy oknie, tak żeby ewentualnie jak przyjdzie mu do głowy uciekać, to go powstrzymać. Okay. Bo jednak wolałabym, żeby się nie rzucił z tego tarasu. Słucham, co masz nam do powiedzenia a propos tego pięknego sprzętu? No słuchajcie, on nie jest mój. Który musimy zabezpieczyć. Ewidentnie nie, bo jest z dołu i ze ściany. Nie no, powiem wam tak. On należy do pana Price'a i to będzie kradzież, jak go zabierzecie. No ależ oczywiście, że nie. Ponieważ to są ewidentne dowody podsłuchu. Nic nie zabierzemy. Przestępstwo gospodarcze. W jakich relacjach jesteś z panem Price'em? No, Price mi płaci. Żebyś ukradł mu dysk i kable? Nie, no, ja ukradł naszej korporacji. Więc jak dla mnie to jest przestępstwo gospodarcze. No tak, działa na naszą niekorzyść. Szpiegostwo przemysłowe. Ja myślę, że w najlepszym wypadku... zastraszanie i... Manipulacja. 14. To odpada... No, na spokojnie. 8, 11. A jeszcze mam empatię, tam nie muszę płacić, bo mam podstawowe, generalnie wiem, jak się gość czuje. No tak, oczywiście, sensoryka. No to facet jest, jak go zobaczył, był przerażony, a jest taki zdenerwowany i oczywiście myśli tylko, jak stąd jak najszybciej wyjść. No wie, że ma przechlapane, cokolwiek zrobi, nie? No. Jak pojechałeś mu, co możesz mu dożyć? Czy ja mu wyliczam rzeczy za przestępstwo tego typu gospodarcze, szpiegostwo przemysłowe, ile co mu może grozić? Jakie mogą dużo niepotrzebnych papierków. Proszę pana, jesteś u niego wyższy, on mówi tak. Proszę pana. Ja jestem zwykłym technikiem. Ja dostaję zlecenie na sprzątanie po naszym CSS-ie. No, ja po prostu sprzątam, potem dostałem zlecenie bonusowe, żeby wymienić wam kable, no to wymieniłem, no. Ja mogę założyć, oddać, mogę zgłosić do raportu, że ten sprzęt, jak wróciłem go zebrać, że on zniknął, no bo w końcu ten i tyle, no. Jakby, no tak. Jakby tak, Price... Jak no, się nazywasz? Parker Cole. Nie no... Słuchaj, no, widzę, że pewnie nie jesteś też z resów. Ja naprawdę po prostu wyjdę, dzisiaj jest święto. Wrócisz spokojnie do domu. No, dokładnie, no. Kontakt do ciebie już będę miał. Możemy się umówić tak, że jeśli będę, zadzwonię do ciebie. No,
Teoretycznie mogę cię przekazać koledze. A na co ci chcesz ten strój, niniurty? Zobaczył na ciebie, tak jeszcze mu padło, że zapytałeś niniurty. Mówi, może z tym kontaktem to tak... Słuchajcie, może umówmy się tak? Ej, ale odpowiedz mi na pytanie. To mój strój, nie zdążyłem zdjąć się... No to dla kogo kurwa pracujesz, koniec końców? Dla niniurty. Szczery. I tak, panowie, słuchajcie, jak do mnie zadzwonicie, ja wrócę z tej akcji bez sprzętu, był ukradziony. Tam dzwoni do mnie ktoś z resów, no to... Nie, no wyślę do ciebie po prostu wiadomość z publicznej skrzynki. Podam numer telefonu, ty do nas zadzwonisz. Nie będziemy dzwonić dzisiaj, może nie jutro. Może zadzwonimy za miesiąc, albo za pół roku. Ale będziemy w kontakcie. Ale pamiętaj, wszystko co tutaj się wydarzyło jest nagrane. Dobra. Okej, to mogę już iść. Tak patrzę na ciebie. Przesuwam się tak trochę, żeby mu zrobić miejsce. Zrobić miejsce? Chwila, moment. Weź go jeszcze przeszukaj, czy nie ma czegoś przy sobie. Cztery ręce. Tak. Mogę znaleźć to dwa razy szybciej. Tak jest. Dobrze, szukujesz. Koleś w tym bucie wojskowym, niniurty. Niniurta w ogóle ma dobry sprzęt. To jest jakby przeciwieństwo waszego sprzętu, bo wy macie dobrze działającą tandetę, niedobry sprzęt na lata, jest zawsze dopieszczony, ale jest no, najdroższy zawsze na rynku. W cenie ich butów, ty kupisz sobie sześć par butów, więc po to takie buty. Tych wojskowych. No i ma pistolet i no, miał przy sobie w kieszeni ma taką garść nochodów, waluty. Ile tego jest tak na pierwszy rzut oka? No, 20 razy, więc tysiak. No. Tysiak. No dobrze. Nic nie masz. No to... Znaczy... No tysiak, a nic nie masz. Dobrze. Że szczerze podziwiam tą broń, bo jest znacznie bardziej wytrzymała niż ten nasz. Patrzę się na niego wymownie. No ja tak wiesz, muszę naprawić co pół roku to... albo wyrzucać. Patrzę no się na niego jeszcze bardziej wymownie. Tak nawet trochę z góry ale... się na ciebie patrzy. Ale może kiedyś sobie kupię, więc zmieńmy temat. Słuchaj. Chodź. Co? Dopisz to robię. Biorę go na bok. Ten technik mówi, no to... Tak, to... spokojnie. I on tak to... wybiega. Wybiega oczywiście. Winda nie działa, musisz schodami. Nie, to akurat miałem schudnąć. Dobrze. Percepcja naszej siły bierze się z tego, jak inni nas postrzegają. Wam to się nie nudzi przypadkiem? Tymczasem. Chwilka. Jak oni sobie tak dyskutują, kto z was ma ten wzrok bardzo dobry? Nie pokazuj tego. Miałam dobry wzrok, a przy innych. Bardzo cię proszę, żebyś weszła na taras i zobaczyła, czy ten nasz technik, który właśnie zbiega po schodach, innych. Nie będzie wsiadał do jakiegoś samochodu. No to ewidentnie. Do jakiegoś pojazdu, który... czy ktoś na niego nie czeka na dole. Dobra, wychodzę na taras i zaczynam się przyglądać na dół. Rozpoznam go, bo na raczej nie będzie udawał, że się maskuje, bo biegnie. To w tym czasie ty... Tymczasem wraca. Tak. Macie skrzynki, ty wyszłaś na taras obserwować. Masz skrzyneczkę Roberta Tiana z mechanicznym zamkiem. Okay. Ja bym chciał zobaczyć zawartość tego dysku z jego skrzyneczki. No jasne. Z skrzyneczki technika. Podłączenie do Life Toola. Co ciekawego jest na no, jest ten... brakujący czas. 13.01 do 14.32. Jest wszystko. I co się działo? I jest też... ukradli, bo to są dwa dyski. Drugi dysk z Life Feedu właśnie z apartamentów. Wszystkich. O. No, czyli całego tego piętra. Z wszystkich dwóch. I tak. Robert Tian wraca do mieszkania. Idzie z dziewczynami pod prysznic. No, wiadomo. Wracają do łóżka. One mu dają jakieś tabletki, ale nie te ze stołu, bo oni w ogóle tego stołu nie ruszają. One dziewczyny, wiesz, wyciągają gdzieś coś małego, mu dają. Chwilę się tam bawią w tym łóżku i on zasypia. Jedna wstaje, się ubiera, druga go związuje tlitlitkami. Po jakimś czasie, tak po 20 minutach, do budynku wchodzi
koleś. Bruzer na pewno. To, prawdopodobnie ubrany jakoś wojskowo. Na czarno, brązowo i tyle widzisz, bo cały obraz jest rozmazany. No, on wsiada do windy na spokojnie. Niczym się nie przejmuje, dojeżdża na górę. Otwiera drzwi. Wchodzi, bierze Roberta Tiana. Dziewczyny coś do niego mówią. Nie ma podsłuchu, to tani apartament to jest, więc nie podsłuchują ludzi. Bez sensu. No ale coś mu mówią, to on rzuca tego Roberta Tiana na ziemię i zaczyna przeszukiwać właśnie. Podrzuca to łóżko, przeszukuje kanapy, wpada, rozwala ten garderobę, no nic nie ma, no. Idzie do łazienki, tylko się rozejrzał, bo już mu się nie chciało. Wziął go i po prostu go ciągnie do windy, dziewczyny idą za nim.